Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Jezus wybiera nie herosów, ale słabych ludzi i na nich buduje fundamenty swojego Kościoła. Wśród nich niewielu jest uczonych, biegłych retorów i szlachetnie urodzonych. To przede wszystkim prości rybacy znad Galilejskiego jeziora. Bóg wybiera to, co słabe, abyśmy się nie chlubili. Wybiera to, co słabe, aby to z Niego była owa przeogromna moc. To Bóg nas umacnia do czynienia wielkich dzieł. Misja apostołów jest bardzo prosta. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Treścią nauczania apostołów jest Królestwo Boga. Apostoł jest ambasadorem Boga, Jego wysłannikiem do świata. Aby stać się apostołem, a przecież Jezus powołuje na apostołów każdego z nas, trzeba wpierw stać się obywatelem Królestwa Bożego. Czy mam świadomość swojego pochodzenia i godności wynikającej z Chrztu Świętego? Czy jestem przekonany, że moja Ojczyzna jest w niebie, a nie tu na ziemi? Czy Królestwo Niebieskie jest dla mnie realną rzeczywistością, a może jedynie abstrakcyjną ideą? To z tego doświadczenia bycia dzieckiem Bożym, bycia obywatelem i dziedzicem Królestwa Bożego bierze się entuzjazm i gorliwość apostolska. Muszę być wewnętrznie przekonany, że Królestwo Boże należy do mnie i jest najwyższą wartością w moim życiu. Jeśli tak jest, to idę do ludzi gdziekolwiek są i głoszę im tę radosną nowinę, że Królestwo Boże jest już bliskie.